Cześć kochani, zacznę już dzisiaj kolejnego vloga. Dam oczywiście melodyjka, także sorry. I słuchajcie, no witajcie w kolejnym vlogu, tak? Zrobiłam sobie wczoraj hybrydy, to widzieliście i dzisiaj zaczynam już kolejnego vloga. Nagrałam, chcę wam powiedzieć. Pokazywałam wam na Instastory wczoraj. Nie wiem, czy wiecie, no może większość osób nie widziała, bo mnie nie obserwuje, ale w każdym razie pokazywałam wam, jak Ignaś się siłuje w łóżeczku. Tak wiecie, przewraca się na bok i podnosi główkę. Nie wiem, czy to jest szybko, czy to jest wolno, bo tak naprawdę nigdzie o tym nie czytałam. Nie pamiętam, jak była z Aleksem. Wiem, że raz nas zaskoczył, bo właśnie złapał się na szczebelek, jeszcze jak miał szczebelek czy szczebelków, jeszcze jak miał na dole, właśnie na górze materac, wchodzimy z mamą, a on po prostu siedzi, tak się wspiął do pozycji siedzącej, ale nie wiem, ile wtedy miał. W każdym razie Ignaś jest teraz w 12 tygodniu, 11 ma skończone. No i tak już się siłuje. I słuchajcie, dzisiaj w nocy było to samo. Co pobudka na jedzenie, to było siłowanie się, tak wiecie, podnoszenie głowy. No i w końcu musiałam wyciągnąć śpiwór i w nocy przebierałam go w śpiwór i wyciągnęłam, bo on spał do tej pory w kokonie. Czy to dobrze, czy źle? Słuchajcie, ja myślę, że każdy odpowiada za swoje dziecko i tutaj nie mam o czym dyskutować. Ja wiem, że to być może jest właśnie niebezpieczne już w momencie, kiedy dziecko gdzieś tam się przemieszcza w łóżeczku, dlatego też kokon został wyciągnięty i zastąpiony śpiworem. Tym schendemu dzisiaj go wzięłam rano, jak wstałam, obcięłam i skróciłam, bo wiecie, ja wam pokazywałam w którymś tam filmiku, że on jest taki mega, mega długi, więc go skróciłam, no i zaczynamy spać w śpiworze. Także słuchajcie, no rośnie, rośnie, chłopak rośnie i w siłę, i w ogóle w moc, i siłuje się, i już coraz, mówię, większy, silniejszy. Trzeba uważać, teraz już nie można z oka spuścić absolutnie. No i wstaliśmy dzisiaj przed 8, bo mieliśmy trzy pobudki w nocy. Jak zasnął po 21, to budził się o 1, o 4, o 6, jadł wtedy. No i później spał do przed 8, tak za 10 chyba się obudził. No, także tak to chciałam wam powiedzieć, zrelacjonować. I no, noc może nie była ciężka, ale jednak wiecie, tak nie do końca przespana, bo właśnie tak czuwaliśmy, jak on zaczął nam się tak podnosić, bo wiecie, on się podnosi i przesuwa pod same szczebelki. A jak jest obok szczebelków, no to niestety jest uderzanie co chwilę. Więc trzeba asekurować i uważać, dopóki on się tam, wiecie, jakoś nie nauczy. No dobra, moi drodzy, tyle, ja się ogarniam, bo jedziemy dzisiaj na małe zakupy. Black Friday i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłam, że może już zaopatrzę się powoli w prezenty dla rodziny. No, także na razie. Dobra, kochani, bo miałam wam pokazać moje ombre. Bo to już się śmieje, co znowu nie mówi ombre. Także tak to wygląda. Oczywiście wiem, zniszczone końce. Po tej stronie mam bardziej, w ogóle tutaj bardziej mi się rozjaśniło, jak widzicie, i to ostatnio po pukance było zielone. No ale udało się teraz to farbą zniwelować. No i tak to wygląda. No. Taka samoróbka. No, także my się ubieramy, zbieramy. Jestem cała w ogóle na czarno i jedziemy na małe zakupy. Chcę wstąpić do H&M-u, bo zobaczyli małemu za kombinezonem. W sumie ja mam dwa kombinezony, ale jeden już jest taki mały, że za chwilę będzie za mały, a drugi mam z Pepko, taki wiecie, tańszy, zwykły. No, z tych mam szminkę z Semilaka, taka jasna bardzo. Tak, w każdym razie chcę zobaczyć za tym i chcę zobaczyć, czy są jeszcze jakieś śpiworki do spania. Kupiłabym jakiś drugi, mniejszy, taki właśnie, żeby był. I co? I body, bo mam body fajne, dostałam na Ignacego z H&M-u i są po prostu rewelacyjne, więc też chciałabym mu kupić i chciałabym też kupić pajacyk taki. Mama ostatnio mówiła, że były pajace bez stópek, tak jakby wiecie, do spania po prostu. O. Także zbieramy się, o tutaj małego ubieram i a tak w ogóle jedziemy. jeszcze wam powiem, co do zniszczonych końców, to ja takie zniszczone końce miałam, tyle że przy farbie ciemnej tego tak nie było Tak widać. kochani, próbuję ogarnąć vloga zaległego, którego nakręciłam 24 listopada, a dzisiaj mamy 3 grudnia. Idzie mi po prostu kresem. Dobra kochani, bo vloga zaczęłam dużo wcześniej, tak naprawdę. W sumie nie wiem, po 25. Kto się tak denerwuje tu? Oczywiście Ignacy mi towarzyszy. Mateusz pojechał na drugą zmianę, także zostaliśmy sami. Nienawidzę. Nienawidzę po prostu drugich zmian Mateusza, bo zawsze to popołudnie jakoś się tak ciągną. Co to jest, Niniuś? Co to jest? Bo wiecie, do południa to szybciutko zlatuje, ale się złości. Ale złośnik mały. Kto się tak denerwuje? Bo już wiecie, jest już chwytanie i jak już nie idzie chwytanie dobrze, to jest denerwowanie się, tak.
Tak, i wiecie, rano zawsze szybko zleci jakoś. Dejdę. Jakoś zleci, wiecie, do 14 raz dwa, ale popołudnia są masakryczne. I jeszcze pogoda za oknem. Tragedia. Zaczął padać deszcz. Oczywiście jakoś kilka dni temu padał śnieg. Oczywiście to wszystko topniało w mgnieniu oka. Teraz pada znowu... tak, i teraz pada znowu deszcz, więc dzisiaj nici ze spacerku, a tak w ogóle się też zastanawiałam, czy w ogóle wychodzić na dwór i iść na jakiś spacer, chociaż powiem wam, że jest, temperatura jest dosyć taka spoko, nie jest jakoś bardzo zimno, ale Ignacy jakoś tak od dwóch dni, kurczę, straciłam wątek, bo miałam taką dłuższą rozmowę, w każdym razie co, pogoda jest dobra, nie wyjdziemy na dwór, aha, mówiłam o tym, że właśnie od dwóch dni jakoś Ignacy ma taki rano jakby... To jest tak koło 5 rano, już drugi dzień się tak zdarzyło, że ma taki jakby, nie wiem, katar, taki lekki, coś mu tam zalega w nosku i wiecie, jak bierze głębszy oddech, to mu to przeszkadza i się od razu budzi z płaczem. Bardzo go to denerwuje i wiecie, już tym aspiratorem próbowaliśmy ściągać, tak. No i nic tam w sumie jakoś dużo nie wylatuje, także nie wiem, czy coś się zaczyna powoli robić, czy co. Więc też się tak zastanawiałam nad tym spacerem, ale mówię, temperatura jest fajna, nie jest jakoś zimno. No a warto też wychodzić na dwór, tak? Bo świeże powietrze i w ogóle Ignacy lepiej śpi. A ty będziesz do spania, Niuniuś, nie? Bo ty już taki marudny do spania. Tak. A w ogóle mam dzisiaj wyjazd, jadę w końcu odwiedzić moją koleżankę, której obiecałam odwiedziny już jak byłam w ciąży. Tak, ale że nie mogłam chodzić, a mieszka dość wysoko, no to przełożyłyśmy moją wizytę na... po urodzeniu Ignasia, a że Ignaś był psotnikiem, dalej jest psotnikiem, ale już tak troszkę, wiecie, bardziej i bardziej się ogarniamy z samego początku, no to ja, wiecie, nigdzie z nim nie jeździłam. Zresztą jak był malutki, no to też bez sensu z takim maleństwem gdzieś tam się pchać. A że już skończyliśmy 12 tygodni, dzisiaj mamy poniedziałek, tak, trzeci, więc 7 kończymy takie pełne, jakby kalendarzowe 3 miesiące, bo w tamtym tygodniu, w piątek, skończyliśmy 12 tygodni. I kto jest tutaj mądry, znaczy ja wierzę, że wszyscy jesteście, ale chodzi mi tutaj o to, kto mi mądrze wytłumaczy, jak liczyć wiek dzieciom, bo ja przeczytałam kilka różnych stron właśnie na temat tego, jak liczony jest wiek dzieciom, bo jest podawane najczęściej wszystko w tygodniach, tak jak tygodnie ciąży, a miesiące bardzo rzadko. No i tak wiecie, tak na chłopski rozum, 4 tygodnie to jest miesiąc, ale tak naprawdę miesiąc to nie są 4 pełne tygodnie, tylko no już, Niuniuś, tak, ty się złościsz, tak. To nie są 4 tygodnie, tylko 4 tygodnie i na przykład 2-3 dni, w zależności od tego, jak tam, ile dni ma miesiąc. Na przykład teraz w grudniu mamy 4 pełne tygodnie i 3 dni, bo pierwszy, drugi to jest sobota, niedziela i 31 to jest poniedziałek, czyli 4 tygodnie i 3 dni. Tak, więc jeśli Ignacy skończył w tamtym tygodniu 12 tygodni, to ma co? Dalej 2 miesiące, czy już skończył 3? Czy się podaje kalendarzowo? Po prostu jak kończy 7, to wtedy ma 3 miesiące. Bo tak naprawdę powiem wam szczerze, że głupieje. Bardzo dużo osób, jak się pyta nawet u lekarzy, czy gdzieś tam jak się rejestrujemy, to właśnie w jakim wieku dziecko i na tygodnie się podaje, nie na miesiące. Ale ogólnie, jeśli ktoś z was wie i jest pewien tego, tej swojej teorii, no to napiszcie mi tutaj, jak to jest. 12 tygodni to są już 3 miesiące i już w 13 tygodniu wchodzimy w ten czwarty miesiąc, czy po prostu po skończonym 13 jest dopiero czwarty miesiąc. Tak samo jak skończony 16 i skończony 17 to jest dopiero piąty miesiąc. Dajcie znać, bo jestem ciekawa. No i mamy 14.31 i właśnie się tak zastanawiam się, bo małego chyba położę spać troszeczkę, bo mam jechać do koleżanki dopiero około 17. Aluś wróci, muszę mu obiad podgrzać i może mały właśnie by zasnął, bo w sumie obudził się przed 13. Oj, a oczka trzemy, może troszeczkę by się mleczka podjadł i by może poszedł spać. No, także zaczęliśmy grudzień, deszczowo, szkoda, że nie śnieg, tylko deszcz. No, my mamy tutaj nasze kalendarze adwentowe, każdy z nas ma inny. No, ten jest Aleksa ze smokami, Mateusza z Grinchem i mój taki magnetik z Biedronką. Biedronkę chyba kupiłam, już widzicie. Trzy są otwarte, tak, trzy i trzy. Tak. Każdy ma po trzy otworzone. Powiem wam, że dobre są te. Aha, ale tutaj Mateuszowi i Aleksowi kupiłam w Rossmanie oba.
I widzę, nawet Mateusz powiedział, że w tych samych miejscach są no, czekoladki. A kto to tutaj urwał? Aleks chyba już rozbroił, bo ja mam, mówię, inny i inaczej. No, także nasze kalendarze adwentowe tak się prezentują, więc odliczamy i oczekujemy świąt. Dobra, słuchajcie, zaświeciłam sobie lampę, bo jest 16, chyba 10. Dobrze, jest po prostu ciemno, jest ciemno na dworze. Ignacy mi tutaj śpi, szumi się oczywiście słychać. I nie wiem, dla bardzo spostrzegawczych, tak przemeblowanie zrobiliśmy teraz tutaj na tej ścianie, gdzie mam tapetę, są komody, no jest tutaj też moja toaletka, naprzeciwko łóżeczko i łóżko. Tak przemeblowaliśmy, bo Ignacy miał łóżeczko właśnie tam koło szafy, jak dobrze pamiętacie. No i powiem Wam szczerze, że miałam takie wrażenie, że jemu jest troszeczkę za zimno jednak tam. No i właśnie tutaj przenieśliśmy, ale nie bezpośrednio koło kaloryfera, tylko właśnie na tej drugiej ścianie. No ale mimo wszystko tutaj jest na pewno cieplej niż tam. Franki tutaj mi chrząka. Tak i no i właśnie zrobiliśmy ostatnio w sobotę przy sprzątaniu takie przemeblowanie dosyć poważne. Przesuwaliśmy meble, ale mamy filce, wiecie, pod meblami, więc spokojnie nic tutaj nie zostało porysowane. I słuchajcie, co miałam wam powiedzieć. Właśnie Ignacy nie zasnął, jest po 16. Ja wam mówiłam, że chcę jechać do koleżanki dzisiaj mojej. No i wiecie, to jest taka złośliwość, jak to się mówi, jak nie trzeba, to właśnie będzie mały spał. Dlatego też włączyłam kamerę i tutaj rozmawiam przy nim, być może się obudzi, chociaż tak widzę, że dość mocno zasnął, jak na niego i jak na sen w dzień, bo on raczej w dzień śpi krótko. W nocy zresztą też nie mogę się pochwalić jakimś dobrym spaniem, ale w każdym razie tak jakoś widzę, że mocno zasnął. Będę musiała go chyba za jakieś 20 minut tak w pół do troszkę wybudzić, bo muszę go ubrać, nakarmić. No, więc trochę nie bardzo, bo nie lubię go budzić, no ale w każdym razie nieważne. Słuchajcie, co wam miałam powiedzieć, bo akurat sobie leżałam koło niego na łóżku, bo ja bym, wiecie, od razu łóżeczko przy samym łóżku. I tak sobie oglądałam Instastory dziewczyn i tam Karolina Myśliwiec właśnie, Karolina mówiła, że nagrywa vlogmasy i powiem wam szczerze, że ja cały czas się biję z myślami, cały czas po prostu chcę wrócić do nagrywania, cały czas gdzieś tam to nagrywanie mam z tyłu głowy, ale powiem wam szczerze, że naprawdę, kurczę, jest mi tak ciężko się zebrać. Naprawdę dużo było ogólnie mówić, ale powiem wam szczerze, że nie potrafię jakoś się ogarnąć. Jestem jakaś taka. Ogólnie z natury jestem bardzo zorganizowanym człowiekiem, ale teraz, jak Ignaś się pojawił, jestem mega niezorganizowana, mega jakaś taka cały czas zestresowana, jakaś taka po prostu jak nie ja. Mam nadzieję, że to, wiecie, jakoś się będzie powoli normowało, chociaż no już mamy 12 tygodni i dalej jest tak, wiecie, czasami ciężko, ale myślę, że wiecie, to jest też spowodowane tym, że ja cierpię na nerwicę lękową i niestety to pogłębia, jak wiecie, pojawia się jakiś tam stres i w ogóle, no to stres, zmęczenie, no to jest niestety niesprzyjające, no właśnie dla osób, które cierpią na nerwicę lękową. No i co, i wiecie, co ostatnio właśnie, ostatnio dzisiaj tak naprawdę, Ignać ogólnie ostatnio ma jakieś takie ciężkie noce. Ja wam bo właśnie o tym mówiłam, że jak ma dobrą noc, to wstaje nam dwa razy na jedzenie i budzi się tak między 6 a 8. Zależy, dzisiaj na przykład 6 chyba 40 bodajże, czy 6:50, niekiedy 7:20, niekiedy 8:20. Mniej więcej, i dwie pobudki. To jest po prostu noc idealna, że on je, zasypia z powrotem i śpi dalej. No a są takie noce, gdzie po prostu tych pobudek jest więcej, i nie dość, że są pobudki na jedzenie, to w międzyczasie są jeszcze inne pobudki na płakanie, na kręcenie, na wiercenie, na stękanie i tak dalej. I ja wam powiem, że do tej pory nie miałam problemu z zasypianiem, bo po prostu, wiecie, jak w momencie, kiedy go się tam uspokoiło, wyciszyło, jak zasnął, to ja kładłam się i po prostu w 3 sekundy zasypiałam. A już od kilku dni zdarza się tak, że ja po prostu potrzebuję dłużej na sen. Ja ogólnie właśnie bardzo, bardzo długi czas cierpiałam na taką, może nie, że bezsenność, ale miałam problemy, bardzo duże problemy z zasypianiem. Ja czasami kładłam się i po prostu z boku na bok, i za usypianie zajmowało mi przynajmniej pół godziny, nawet czasami godzinę czasu się tak walałam. To pamiętam, jak właśnie chodziłam do pracy, pierwsza zmiana, ja nie mogłam zasnąć. Wiecie, stres, takie jakieś pobudzenie, jakaś taka nerwowość, i to wpływało. Tutaj chyba właśnie jest to spowodowane tym, że wiecie, ja gdzieś tam nasłuchuję, czy on się nie kręci. Jak się zaczyna kręcić, to ja się, wiecie, wybudzam, nakręcam.
sam i tak czekam, tylko czy się obudzi, czy się nie obudzi. No i w każdym razie już od paru dni było tak, że nie mogłam właśnie zasnąć, ale zasypiałam w miarę szybko. A dzisiaj Ignacy ogólnie zasnął wczoraj wieczorem około 21:00. Tak, obudził się za 21:00, zjadł ładnie, poszedł od razu spać. I później jadł o 3:45 chyba bodajże, ale 2:30 się przebudził, już tak jakby był głodny, ale wiecie, nie chciałam mu tam za niecałe 2 godziny dawać kolejnej porcji jedzenia, więc dałam mu smoczka i troszkę go przetrzymałam o tą ponad godzinkę. No i tak, i jak go nakarmiłam, była 16:00, położyłam się i do 5:40 nie zasnęłam, nie zmrużyłam oka. O 5:40 Ignaś się przebudził, bo właśnie miał, nie wiem, czy to katarek, czy po prostu coś mu przeszkadzało w tym nosie i płakał nam. Gdzieś tam później chwilę przysnął i obudził się chyba właśnie 6:40 bodajże. Także powiem Wam, że no już zaczyna się pojawiać to moje takie, taki problem, mega problem w usypianiu. Mega problem właśnie z takim wyciszeniem się. Już kupiłam sobie melisę i będę chyba na noc piła melisę, chociaż melisa jest moczopędna, więc nie bardzo na noc, ale chyba jednak będę musiała, żeby zasypiać, bo jak się pojawia jakaś taka nadzieja na lepszą noc, to ja będę miała teraz problem z tym, żeby usnąć. Także powiem Wam, że nieciekawie i ogólnie jestem zmęczona głową, bo jest taka pogoda do bani, tak jak Wam powiedziałam, i jeszcze to potęguje. Ignacy w dzień, właśnie jak się tam obudził o tej 6:40, to zasnął nam koło 8:00 i spał do 9:15, ale wiecie, to nie jest taki mocny sen, że on śpi jak zabity, tylko gdzieś tam się kręci, trzeba mu smoczka podawać i tak dalej, ale mimo wszystko jakaś taka drzemka była, więc ja też wtedy się z nim położyłam. Później po południu był, do południa był u mojej mamy, bo my mieliśmy kilka spraw do załatwienia w mieście i mama mówiła, że spał, zasnął chyba 20 po 11:00, wstał chyba 12:50 bodajże, bo akurat byłam u nich. No i teraz położył się spać i też walka była ostra, bo się budził, coś tam już zaczął płakać, dałam mu smoczka, trochę mu zrobiłam mleka i zasnął mi przy tym mleku i śpi do teraz. Więc wiecie, tak różnie jest z nim i z tym jego spaniem. Tak, w każdym razie tyle może na temat spania. No jest ogólnie ciężko, no nie jest lekko, nie jest łatwo. Też nie wiem, nie chcę też wyjść na jakąś osobę, która jakoś nie wiem, mega narzeka, bo pisałyście mi, że Wasze dzieci stają po 10 razy w ciągu nocy, także ja się łączę w bólu i naprawdę, naprawdę mega, mega współczuję i... No i co mogę powiedzieć? No ja też łatwo nie mam, szczerze powiedziawszy, bo Ignacy jest ogólnie taki wymagający i w dzień, i w nocy. Więc no, jakby jeszcze nie spał w nocy, to a w dzień spał, to można byłoby gdzieś tam nadrobić troszeczkę tego snu, ale niestety u nas jest, widzicie, tak nie bardzo. No a jest też drugie dziecko, żeby się nim zająć. Tak, i co jeszcze miałam Wam powiedzieć, bo tutaj z boku stoją prezenty, bo już powoli właśnie robimy prezenty. Chyba jak nagrywałam vloga, to Wam mówiłam, że jedziemy na małe zakupy, bo już chcę sobie prezent robić. Nie wiem, czy to mówiłam tutaj, czy mówiłam na Instastory, w każdym razie. Pojechaliśmy i powiem Wam szczerze, że wielkie G kupiliśmy. Ja w smyku tylko pokupiłam Ignasiowi drugi śpiwór, kupiłam body, kupiłam takie właśnie w H&M-ie te pajcyki bez nóżek i powiem Wam, że jeśli chodzi o śpiwór, to w smyku kupiłam, chyba zapłaciłam 65 zł. Chyba jakoś tak, ale jednak śpimy bez śpiwora, bo w śpiworze jest niewygodnie, jest kręcenie się, jest napinanie się i chyba jest niewygodnie, więc odpuściliśmy sobie my śpiwór. Tak, no i co? Aha, kilka zabawek kupiłam Ignasiowi, właśnie tutaj już prezent też kupiłam Wojtusiowi od Mateusza, siostry. I co jeszcze? Aha, moja mama w ogóle ma 8 grudnia urodziny, więc też już zamówiłam jej na urodzinę kremy, bo chciała. I zamówiłam już Aleksowi prezent. Kupiliśmy takie robo, jak to się nazywa? Robo Combat, czy coś takiego, jakieś takie dwa roboty, które gdzieś tam jakieś tam boksują się, czy coś w tym stylu. Zamówiliśmy na Allegro, bo gdzieś tam widział reklamę i stwierdził, że mu się to podoba, bo wymyślił w ogóle jakieś Lego Minecraft dziwne, które tak naprawdę u nas no nie bardzo się sprawdza. Alex miał dużo Lego i wszystko jest wyrzucone, bo po prostu gdzieś pogubił części, no i jednak gdzieś tam wynalazł drugi prezent i się cieszę. Całe szczęście od razu, jak tylko mi powiedział, zamówiłam i jeszcze kupiłam właśnie książkę z tego właśnie Lego Minecraft, bo bardzo chciał. No i właśnie te roboty. A jeśli chodzi o rodziców, no to rodzicom właśnie się
zastanawiam tak naprawdę, co kupić i już zamówiłam w Empiku magnesy na lodówkę z naszymi zdjęciami, z zdjęciami Ignasia, Alusia, moim, Mateusza, Bartka. Właśnie każdy z nas, jak Ignasia trzyma. Oj, coś się rusza. Więc takie magnesiki zamówiłam, no i coś tam jeszcze będę myślała. W każdym razie, tak wstępnie już powoli coś tam kompletuję. Oj, Ignasia się rusza, więc dobrze. Że będzie krzyk. No Ignacy zwykle się budzi z płaczem. Niezadowolona, ale dobrze, że się budzi, bo akurat go jeszcze nakarmię, przybiorę i będę szła, bo mama mnie zawozi. Tak, no i co jeszcze miałam wam powiedzieć? No Ignaś dostał już pod choinkę krzesło właśnie to do karmienia. No i mój święty Mikołaj kazał, nie, mój święty Mikołaj pytał się mnie dzisiaj, czy już na Instagramie jest jakiś prezent. Znaczy prezent, który ja bym chciała dostać. Ale powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co ja chciałabym dostać. Po prostu nie mam pomysłu kompletnie. Czy ktoś do mnie domówił? Sekundę, czekajcie. Same telefony. Dobra, słuchajcie, znowu straciłam wątek, bo Marcin dzwonił na mój telefon do Aleksa, musiałam zanieść. W każdym razie, tak, nie mam pojęcia, co bym chciała dostać. Tak sobie myślałam, że może jakąś paletkę cieni kolejną, ale... Szczerze powiedziawszy, ja się nie maluję. Ostatnio z mój cały makijaż, czyli podkład, korektor, tusz do rzęs, kredka do brwi i tyle tak naprawdę. Ust praktycznie... To jest Beksa. To jest Beksa. Beksa się od razu śmieje. No, no tak, tak. Będziemy zaraz jeść się ubierać, ok? Tak? Wyspałeś się? Chyba nie będziesz płakał. To już jest, wiecie co? To już... Tak, już wykorzystujemy, już. Mama do mleczku. Chcesz mleczko? Głodny jesteś? Na pewno. Tak. Tak. No tak, no tak. Włączymy tego szumisia. Ale ty jesteś oszust. Ale ty jesteś oszust. No. No wiesz co, jak ja bym taką drzemkę sobie urządziła, tak jak ty w ciągu dnia, to bym stała w bardzo dobrym humorze. No, mówię ci. W bardzo dobrym humorze. No mówię ci. No bardzo dobry humor bym miała. A ty co? A ty co? No, głodny jesteś? Mama idzie mleko podgrzać. Dobra, kochani, słuchajcie, no i tak jak wam powiedziałam, tak naprawdę nie wiem, co bym chciała dostać pod choinkę od mojego świętego Mikołaja. No, kosmetycznego chyba nic za bardzo, do ubrania chyba też nic, nie wiem, co wymyślę. Muszę pomyśleć, co by tutaj chcieć dostać. Może coś zapragnę nagle. W każdym razie tak, słuchajcie, bo Ignacy mnie woła. Kończyła. No i tu już mamy vlogmas tak naprawdę, kochani. No na pewno nie będzie u mnie to codziennie, bo po prostu nie dam rady. Zresztą nic ciekawego też się nie dzieje. Nie będę was tutaj zanudzała opowieściami o naszych nieprzespanych nocach, dniach i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że kilka vlogmasów się pojawi. No i tyle. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Liczę, że po prostu te święta, liczę, że ten grudzień będzie wyjątkowy i po prostu z dnia na dzień mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Wytrzymajcie kciuki, ja trzymam za was kciuki, bo piszecie do mnie, bardzo dużo mamusiek się do mnie odzywa, z czego się ogromnie cieszę. Bardzo, bardzo, ale to bardzo. I co? Mam nadzieję, że u was też przygotowania. Powolutku, małymi krokami, no już jest grudzień, więc za chwilę tak naprawdę święta zleci na pewno bardzo szybko. Więc no, ja już zaczęłam szybciej przygotowania, jeśli chodzi o prezenty. Jeszcze troszkę mi zostało, ale, no, ale także idę małemu szykować jedzenie, przebieram go, ubieram go i jadę na kawkę do Oli, żeby się tak właśnie trochę zrelaksować, wyciszyć, chociaż po kawie może się nie wyciszę, ale no dobra. W każdym razie tak, się zrelaksować, pogadać, poplotkować, a wy się trzymajcie ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku, buziaki. Pa, pa!